Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Adam Ptak. Dzisiaj opowiem Wam o ćwiczeniach na mięśnie proste brzucha. Bardzo często zastanawiacie się, dlaczego nie ma efektów po takich ćwiczeniach. Zaraz prawdopodobnie sobie to wyjaśnimy. Jak zrobić takie ćwiczenie, żeby było bardziej efektywne? Połóż się plecami na macie. Złap rękoma z tyłu za głowę i szyję. Weź głęboki wdech. Unieś ramiona nad podłogę i to będzie Twoja pozycja wyjściowa. Dzięki niej Twoje mięśnie proste brzucha już się napięły. Weź głęboki wdech i z wydechem pójdź wyżej. Przybliż swoje dolne żebra do miednicy. Weź głęboki wdech i z wydechem znowu opuść. Możesz ćwiczyć w wolnym tempie, cały czas utrzymując napięcie. Pamiętaj, że Twoja głowa ma zostać przedłużeniem kręgosłupa. Bardzo często w klubach fitness niestety nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać i wykonywać ćwiczenie w takim wolnym tempie, jak to pokazałem. W związku z tym musisz sobie wypracować odpowiednią technikę i wtedy spokojnie możesz zwiększyć intensywność swoich ćwiczeń. Pamiętaj o trzech najważniejszych rzeczach, żeby nie ciągnąć głowy, tym samym nie nadwyrężać kręgosłupa szyjnego, żeby utrzymywać ciągłe napięcie mięśni prostych brzucha. I na początku nie wychodź zbyt wysoko. Nie jest to kluczem do prawidłowo wykonanego ćwiczenia. Mam dla Ciebie pewną ciekawostkę. Żeby zacząć i prawidłowo trzymać ustawioną szyję i poczuć fajne napięcie mięśni brzucha, połóż się na macie, połóż dłonie na swoich udach i w naturalny sposób z wydechem przesuń dłonie do kolan. Zobaczysz, że Twoje mięśnie brzucha bardzo fajnie się napną, a Twoja głowa w naturalny sposób ustawi się. I z wydechem zejdź w dół. Do góry i w dół. Wykonaj kilkanaście, kilkadziesiąt takich powtórzeń na początek, a na pewno poczujesz, że Twoje mięśnie brzucha zapracowały. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, dajcie nam znać w komentarzach. Oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Pozdrawiam Was, do następnego razu. Cześć!